Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela wieczór. Ja tak naprawdę cały dzień powtarzałam sobie lektury z polskiego. Uczyłam się trochę do egzaminów, bo jak wiecie, jutro, czyli w poniedziałek, piszę egzamin z polskiego, później we wtorek z matmy, a w środę z angielskiego. I podejrzewam, że tego vloga będę gdzieś tak prowadziła do piątku, bo później w weekend są święta i chcę spędzić ten czas z rodziną. Po prostu nie myśleć o nagrywaniu, tylko spędzić czas z rodziną. Na samym wstępie chciałabym was przeprosić za to po prostu jak wyglądam, za to jak bardzo nieogarnięta jestem. Ale cały dzień po prostu przeleżałam w łóżku ucząc się. Mam tutaj jakieś pryszcze pomiędzy brwiami, oprócz tego no, nie jestem w ogóle pomalowana, więc mam niepomalowane brwi, a moje niepomalowane brwi wyglądają tak, jakbym pomalowała samą dolną linię. A w sumie jak mówię wam już o pryszczach, to postawię was sobie tutaj i pokażę wam książkę, którą ostatnio sobie czytam. Jest to książeczka Twój dziewczyński przewodnik po dorastaniu. Znajdują się tutaj informacje na temat wyciskania krost na przykład, o tym jak powinna wyglądać nasza pielęgnacja podczas okresu dojrzewania. Mamy też fajne informacje na temat miesiączki, jakieś różne triki i sposoby. Znajdziemy w tej książce też informacje dotyczące relacji międzyludzkich, wiecie, relacji z chłopakami, rady psychoterapeutki i lekarki, pytania i opowieści dziewczyn przechodzących przez to samo co ty, mnóstwo humoru, miejsce dla siebie, możesz coś narysować i zanotować jakąś obserwację czy myśl. Powiem wam, że książka jest naprawdę fajna i warta polecenia. Nie jest to taka po prostu typowa książka, wiecie, na którą czytamy, siedzimy, tylko mamy tutaj, możemy coś sami napisać, mamy tutaj różne rady, różne śmieszne historie. Książka jest napisana w super sposób, taki właśnie w młodzieżowym języku. Tymczasem, moi kochani, ja kończę, lecę się myć, muszę naszykować sobie galowe ubranie, muszę umyć włosy i jutro lecimy na pierwszy egzamin. Hejka moi drodzy, więc dzisiaj jest poniedziałek, godzina 7:20. Ja jestem przed egzaminem z polskiego, przed pierwszym egzaminem ósmoklasisty i powiem wam, że jest minimalny stresik, ale naprawdę nieduży. Ja mega podchodzę na luzie do tych egzaminów. Mam taką oto białą koszulę, niestety trochę mi prześwituje i czarne spodnie. To tyle, co chciałam wam teraz powiedzieć. Może odezwę się po egzaminach i opowiem wam, jak było. Hejka moi drodzy, więc ja jestem w domu, zjadłam sobie obiad i teraz siedzę sobie po egzaminie już wyluzowana, jem sobie ciasteczka. Powiem wam, że jeśli chodzi o ten egzamin, to ja się nie stresowałam. Zaczęłam się stresować w momencie, gdy siedzieliśmy już w sali i czekaliśmy do tej równo godziny 9:00. Kiedy pani rozdała nam te kartki i później sobie pisałam, było fajnie. Naprawdę przyjemnie mi się pisał ten egzamin, może brzmi to dziwnie, ale naprawdę się nie stresowałam i później zaczęłam się mega stresować w momencie, gdy już po prostu chciałam oddać kartkę i się stresowałam, czy na pewno wszystko dobrze i tak się zestresowałam w tym momencie tylko i wyłącznie. Ale oddałam kartkę, wyszłam i wróciłam do domu. Powiem wam, że było mi trochę zimno, bo założyłam cienką kurtkę, myślałam, że jest trochę cieplej. No i teraz siedzę, jem ciasteczka, oglądam sobie filmik na YouTubie, wiecie, tak dla relaksu. I za chwilkę będę miała korepetycję z matematyki, jutro piszemy matmę i w środę angielski. Witam moi drodzy, więc odzywam się do was. Dzisiaj jest wtorek, ja ci piszę egzamin z matmy, jak widzicie, dzisiaj mam kucyka. A ogólnie to mam tą samą koszulę, mam tylko inne spodnie, również czarne, ale inne. I znowu mam tą samą prześwitującą koszulę. Dzisiaj egzamin z matmy, czyli ten, którego stresuje się najbardziej, bo ja matmy nie ogarniam, nie lubię matmy. I jedyne co zrobiłam to dwa arkusze egzaminacyjne, trochę się uczyłam, wiecie, jakichś wzorów i w ogóle, ale powiem wam, że bardzo się boję, mam nadzieję, że będzie prosty. Odezwę się do was po egzaminie. Później idziemy z Asią do sklepu i później wracam i będę miała korepetycję. Hejka moi drodzy, my jesteśmy już po cudownym egzaminie z matmy. I ogólnie to nie patrzy na moje brwi, ale podczas egzaminu ciągle sobie pocierałam tą brew i dlatego mam teraz jakąś jaśniejszą. Jakoś dziwnie wyglądają. Ale byłyśmy w sklepie, wróciłyśmy do domu, siedziałyśmy sobie i liczyłyśmy sobie punkty z naszego super egzaminu.
z matmy i ogólnie powiem wam, że jak wyszłam z tego egzaminu, normalnie się załamałam. Byłam tak wkurzona, bo naprawdę był trudny, moim zdaniem był trudny. My nie ogarniamy matmy tak dobrze. Znaczy Asia ogarnia w miarę, ale ja to nie ogarniam zbytnio. Ale wyliczyłyśmy sobie bardzo podobną ilość punktów. No. Asia ma o kilka dosłownie więcej i będzie miała jakoś tak w okolicach 60-70%. Coś takiego myślimy. No ale moim zdaniem jest to dobry wynik. No ja się spodziewałam dużo gorszego, jak wychodziłam stamtąd, więc... No jak ja wychodziłam stamtąd, to martwiłam się, czy będę miała 30. Naprawdę, bo nie, jakoś, nie wiem, może te zadania nie były trudne, albo jakieś takie podchwytliwe, tak, co no, nie? Niby proste, ale jednak jakieś inne wyniki niż wychodziły, niż w ogóle, nie wiem co to było. Oczywiście ten egzamin naszym zdaniem był trudny po prostu, wiecie, każdy ma inną opinię. Dla kogoś, kto rozumie matmę, umie matmę, lubi matmę, będzie prosty ten egzamin, ale dla nas po prostu był trudny. I to tyle, co chciałbyśmy wam powiedzieć. Siedzimy sobie teraz i jeszcze przeżywamy dzisiejszy egzamin z matematyki, bo to dzisiaj była naprawdę porażka. A jutro, co my robimy? Jutro mamy egzamin z angielskiego, a potem jedziemy na paznokcie. No. No i jeszcze dzisiaj mam korepetycję z angielskiego. Tak, moi drodzy, więc ja ogólnie dzisiaj mam trochę inną stylówę, bo mam szary sweterek i czarne jeansy. Mam też tą dużą moją torebkę, którą noszę zawsze do szkoły, bo po prostu dzisiaj biorę więcej rzeczy, bo później jeszcze jedziemy z dziewczynami na paznokcie. Pozdrawiam was tutaj, dziewczynki. Moje paznokcie są teraz w beznadziejnym stanie, dlatego nie mogę się doczekać, kiedy na nie pójdziemy. I jeszcze pojedziemy sobie do galerii, coś może szybko zjemy po egzaminie z angielskiego. Dzisiaj już będzie luzik, bo angielski to będzie git. Hejka moi kochani, więc my byłyśmy w galerii, jadłyśmy bardzo niezdrowe jedzenie, siedzimy tutaj sobie z Dagną, a naprzeciwko jeszcze jest Asia i za chwilkę jeszcze do nas dobiegnie Dominika i jedziemy na paznokcie. Drodzy, więc ogólnie sorry, jest głośno, ale idziemy sobie i zobaczcie, jak wyglądają moje paznokcie. Asia, pokaż swoje. Tutaj Asia w blasku słońca. Z tyłu idą za nami dziewczyny i idziemy teraz do mnie. Hejka moi drodzy, więc witam się z wami tutaj w czwartek, godzina około 12. Ogólnie wczoraj, to jak wiecie, pisaliśmy egzamin z angielskiego, był prosty, poszedł mi dobrze. Mam nadzieję, że będę miała wysoką ilość punktów. I potem pojechałyśmy do galerii, zjadłyśmy sobie, byłyśmy w kilku sklepach, później pojechałyśmy na paznokcie. Moje paznokcie wyglądają tak, są one takie brokatowe, a w słońcu w ogóle wyglądają przepięknie, tak się cudnie mienią. Dzisiaj bardzo podoba mi się też mój makijaż, wygląda tak bardzo naturalnie, świetliście. Mam zrobione też brwi henną, więc dzisiaj nie są pomalowane. Tak one wyglądają, gdy ich nie maluję i mam po prostu zrobioną hennę. Bardzo podoba mi się ten efekt i mega mi się podoba, bo wygląda to tak w miarę naturalnie i tak pięknie świetliście. Ogólnie tu siedzę w domu, ale miałam ochotę się pomalować, więc stwierdziłam, że czemu nie. I za chwilkę będę tutaj mniej więcej ogarniała w pokoju i nie wiem, będę montowała pewnie wcześniejsze klipy, które widzieliście. A właśnie, zobaczcie moi drodzy. Stoję sobie tutaj, z tej strony mam okno i zobaczcie, jak wygląda ta brew, a jak wygląda ta. Ta jest jaśniejsza, prawda? I zobaczcie, teraz stanę na wprost do okna i proszę bardzo, dwie takie same. Magia. Ale nie chciałam wam w ogóle tutaj o tym mówić. Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj kolejny dzień mojego niezdrowego odżywiania się, a ja sobie wmawiam, że to przez egzamin, że po prostu to w nagrodę za to, że wytrwałam te 3 dni. Wczoraj niezdrowe jedzenie, dzisiaj również niezdrowe jedzenie. Zamówiłyśmy sobie pizzę z Klarą, bo siedzimy dzisiaj w domu. I co? Ja nic nie zrobiłam, zmontowałam tylko te pliki, które widzieliście przed chwilą. A tak tutaj nic nie zrobiłam, oglądałam sobie filmiki, jadłam pizzę i siedziałam sobie trochę na podwórku, bo jest mega gorąco i za chwilę znowu wychodzimy z Klarą, bo po prostu jest tak ciepło, że aż żal siedzieć w domu. Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piątek, czyli ostatni dzień tego vloga. I jest godzina prawie 11. Ja jestem wyszykowana, jak widzicie dzisiaj jestem troszkę mocniej pomalowana, mam trochę bardziej wymalowane brwi, bo wczoraj ich nie malowałam, bo miałam hennę, a dzisiaj stwierdziłam, że sobie trochę podmaluję,
I tak one się przedstawiają, mi się bardzo podobają. Mam taki fajny bardzo błyszczyk na ustach. No i co, dzisiaj wraz z Klarą i naszą ciocią jedziemy do galerii. Hejka moi drodzy, my wróciłyśmy do domu. Byłyśmy w galerii, zjadłyśmy sobie przepyszne sushi. Ja wybrałam sobie z krewetką w tempurze i z łososiem pieczonym. Są to moje ulubione sushi i z awokado i z ogórkiem. Uwielbiam sushi. I za chwilę spotykam się z dziewczynami. Wszystko na szybciutko, bo za chwilę mam autobus i boję się, że na niego nie zdążę, ale już w tym momencie chciałabym zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawiacie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i dzięki, pa!